i składamy dalej, bynajmniej do pewnego etapu, bo mamy cylinderek nówka sztuka z Ateny, do tego tłoczek i pierścienie, ale zestawik, powiem wam, pierwszy raz nowy cylinder będę zakładał, znaczy, że nowy, żeby tak cały silnik wyglądał, to piękny. Także co, będziemy sobie zakładać cylinder sam, bo głowica będzie jutro, już majster wysłał, jest godzina 18 gdzieś, także dzisiaj sobie założę cylinderek, bo jeszcze chwilę mam, a jutro przyjdzie głowica, to położymy głowicę, a może nawet dzisiaj go w ramy wsadzę, a głowicę już dociągnę na moto, ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, także co, bierzemy się. Tadeusz jak zwykle śpi. To co, na początek tłoczka i pierścienie byśmy sobie założyli, bo później będzie mi niewygodnie. Zabezpieczenie już jedno założyłem. Sprężynka, tu jest górny pierścień i te olejowe. Dobra, tak mamy wydech. Na tych z żadnych oznaczeń nie widzę. Także bierzemy się. Troszkę oleju, później się jeszcze przesmaruje oczywiście na tłoku. Te to leciutko powinny powchodzić. Hops i hops. Hops, sprężynka. Dolny pierścień, o, i dopiero górny, bo tak nam nie wejdzie. Gdzie jest zapięcie ze sprężynki teraz, kurwa? Tu jest, no to dobrze jest i to też jest dobrze. No i siedzą, pierścienie siedzą. To od razu damy sobie górny, oznaczeniem oczywiście w górę. No i hops, siedzi i go damy tu. No i pięknie. Troszkę sobie odtłuszczę od razu. Funkiel nówka. Dobra, zakładamy sobie tłoka. Hops. I hops, i siedzi. No i teraz zabezpieczenie by trzeba jakoś wcisnąć. Nie lubię tego robić, żeby tu nigdzie nic nie wpadło. Trochę duża szmatka, ale lepiej duża niż wcale. Kurwa. O. No i dobra, zabezpieczenie zapinamy. Ops. Nawet weszło za pierwszym razem. I co, możemy kłaść uszczelkę. Szybka robota, widzę. Tu trochę nałączenia karterów kapnę. Silikonu. Ale dosłownie kropeczkę taką. Nawet mniej. Tak na wszelki wypadek. Hops. No i dobra.
Tu jeszcze sobie odtuścimy troszkę. Znaczy odtuścimy trochę z tych papruszków, jakby jakieś były. I co? Oleju trochę. I kładziemy cylinder w końcu. O, nawet nam to siadło. Nawet nam to siadło. Ślisk. Tak by chyba to było, nie? Okej, cylinder założony. Pierścionki, wszystko powchodziło. No i co, na razie więcej tu nie zrobię niby. Ogarnę sobie może trochę. I nie wiem, czy wrzucić go w ramę. Jakbym go wrzucił w ramę, to już byśmy byli do przodu na jutro. I może tak też zrobię. Tu sobie czymś przykryję, żeby mi nic nie wpadło. I zarzucimy go tam na swoje miejsce. Dobra, także na dzisiaj tyle. Ja sobie tu ogarnę to, co mogę. A zakładanie głowicy znów na kolejny dzień, bo co zrobić. No i pyk, proszę bardzo. Tak jak mówiłem, kolejny dzień. Głowica czeka. Silnik w ramie. Łańcuch założony, to co mogłem pozakładałem, tu jakoś kable, sprzęgło. Także kładziemy sobie głowicę. Jak najbardziej do przodu chciałem być, żeby dzisiaj to poskładać. Głowica od majstra przyszła, jak zawsze perfekcyjna robota. Super to wygląda. Nowe gniazda, no wszystko w sumie, gniazda nowe, cztery prowadnice, zawory, sprężyny. Wszystko przygotowane do montażu już, luzy ustawione. Uszczelka i kładziemy. Już sobie pozakładałem ten kruciec tu. Nie wiem, czy w dobrą stronę, ale chyba w dobrą. Zaworki, sprężyny do starych części. Tu jest pompka z innego moto. To na bok. To mamy to, napinacz, kruciec i szpilki. Coraz mniej tych części zostaje. To mamy do przemycia jeszcze, ale na razie głowica. No i trzeba oczywiście wałeczki pościągać, bo żeby przykręcić głowicę, nie? Hops, hops. No i fajnie, wszystko nowe, elegancko. Przetrzemy sobie tu jeszcze powierzchnię pod uszczelkę, ale nowy cylinder to dużo roboty nie ma. Wszystko czyste, nie trzeba szorować. Dobra, uszczelka pod głowicę. W tą stronę. Pasuje, pasuje. Tu mamy kanał. Tu mamy kanały. Płaszczyzna też ładnie przygotowana. 1034 symbol jakiś wybity, ale ciekawe co to oznacza.
Wygląda na to, żeby siadło. Łańcuch jest, ślizgi są. To damy sobie szpilki. Dwie ładniejsze pewnie były tutaj, gdzie olej sobie jest. A te bardziej zardzewniałe były na zewnątrz na pewno. Dobra, na razie sobie damy na 10 Nm. 10,5. O. Może nawet nie. Finalnie mamy mieć 59. Dodamy na 20, później 30, bo tak mam klucz. A później tym dużym to już będzie tak trzeba dokręcić, jak ma być. No i teraz ten duży, zrobimy jeszcze dwa podejścia, 40 parę, o ile nim tu podejdę. No i dobra. I mamy na 59, kurde. Bardzo ładnie. To co, wałki, mostki. Dobra, kreska jest. Wałek wydechowy. Ląduje. Ops. Może od razu sobie go ustawimy. Tak jak być powinien. Chyba tak. I teraz sący. Ops, co, trafiłem za pierwszym razem, czy nie? Pewnie nie, ale zaraz zobaczymy. Tak. Tu mamy git. No chyba jeden ząbek. Nie, chociaż trafiłem. No i dobra, dokręcamy sobie wszystko ładnie. Dobra, i tu na dyszkę dokręcamy. I tu jest nawet pooznaczane, jak dokręcać. 1, 2, pierwszy środek. Rozrządzik ustawiony, mostki, wałki siedzą. Zaraz napinacz sobie założymy. Tu jeszcze kruciec. Wydech, no jeszcze trochę tego jest. Ale to małe cięcie robię, bo co tu, taka kosmetyka, uszczelka, pokrywa, napinacz, mówię, takie pospinać to wszystko do kupy. To takie już drobniejsze sprawy. Jak będzie wszystko pospinane, to wtedy się włączę i będziemy próbować odpalić normalnie. Aż się boję. Dobra, także małe cięcie. A jeszcze się włączę. Rozrząd założyłem. Bo się zmęczyłem, bo tu nie mamy możliwości wkrętarki założenia i sobie pokręcić trochę, żeby olej poszedł na głowicę. Ale kopłem kilka razy. Kilkanaście. No i widać to.
robi się czerwono na wałeczkach. Także zbiera się, także tu jeszcze sobie podleję trochę oliwką. Jakieś tam ciśnienie idzie, wiadomo, tu później pokrywa jeszcze przyjdzie. Ale powinno być wszystko w porządku. Składam dalej. No i nastała ta wiekopomna chwila. Maszyna na dół. No co, tylko mocowania mi zostało pozakładać, jakieś pierdoły, plastiki tu, ogarnąć te przewody. Ale muszę to odpalić pierw. Olejem zalane, płynem chłodniczym zalane. Na luzie jest. Także zaraz sobie zobaczymy. Dobra. Paliwko. Sanie. No kurna, komprecha jest. No, chwila prawdy. Powiem wam, że się boję. Bez sania jest? Nie, ze saniem jest. Coś się odezwał. Coś się odzywa, no. Pyka, pyka. Zgasiłem. Bo jeszcze sobie ogarnę wizualnie, tak? Te przewody, to wszystko i dopiero sobie go złożę i sobie popyka na obrotach, to pojadę się przejechać. Ale ten wydech, kurna, wali po uszach. No, ale maszyna odpaliła, a licznik motogodzin założymy mu. Bo 230 godzin to tak trochę słabo, jak taki remont się robi za... No, w sumie 9,5 tysiąca około. Bo wyszło dużo rzeczy do wymiany, ten wał doszedł. No, także grubo, grubo. No ale bywa, bywa. No dobra, ja sobie to ogarniam i może coś jeszcze z drogi wam nagram, tak żeby było, jak już jest poskładane, bo maszyna zagadała, paliwa jest bardzo mało, kurde. Ale może mi starczy, żeby się przejechać. Fajnie by tak było zrobić z pół godzinki chociaż rundkę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Dobra, także robimy małe cięcie, ogarniam sobie resztę i no mam nadzieję, że widzimy się na motorze. Pierwsze godziny Kawasaki. Biegi chodzą. Może będzie dobrze. Trochę pojeżdżę i zobaczymy. Na obrotach fajnie już pyka, bo gasło na początku, ale teraz już trzyma obroty. Po rozgrzaniu dobrze. Nic nie leje się? Chyba nie. Ale wcześniej jak, bo już kiedyś w niej rozrząd wymieniałem, to bardzo waliła z górki, jak się zjeżdżało po uszach. Teraz mi się wydaje, że się uspokoiło to trochę. Chociaż nie wiem, bo jej nie kręciłem jeszcze do końca. No bo dopiero co wyjechałem. Licznik nowy motogodzin założony. 1/10 motogodziny. No, no także zobaczymy. Może będzie wszystko cacy. Dobra, nie ma co, jadę do domu. Jeszcze chwilę pojeżdżę i tyle, także... No kurde, ten wężyk to też jest zarąbisty. O kurde. Także jak na razie maszyna działa. Pora będzie oddać właścicielowi, nie wiem ile, około 2 miesięcy trwał remont chyba. Może nawet nie. Wszystko zawsze jest kwestia tej głowicy, bo reszta to nie jest... No tu chociaż było trochę problemów, bo już nieraz się sprzęt rozbierało, ale tu z tymi łożyskami to cyrki były. Już się bałem, że nie dostanę łożyska na skrzynię w ogóle. No ale gdzieś tam z zagranicy się udało zamówić i całe szczęście, ale jakby tak przykładowo rozebrał silnik, nie byłoby tego łożyska, no to ja nie wiem, co by wtedy trzeba było zrobić. Po numerach żadne nie pasowało, z oryginału tak samo,
napisali, że brak. Także słabo. Dobra, tyle w odcinku. Co będzie następne, nie wiem jeszcze. Zapowiada się OPS XF do generalki, ale to zobaczymy. Czas pokaże. No, jak pali teraz na ciepłym. Hops i uwaga. No, widać, że fachowiec.